O czym milczą polskie media? Raczej trzeba by powiedzieć, o czym piszą za dużo. O tragedii Madzi, o Amber Gold, ale nie ze strony dziennikarstwa śledczego, tylko z tego, ile się dorobił jego właściciel. Za dużo promowały euro, za długo czekały, żeby krytykować rząd. I wynika to z tego samego, dlaczego nie piszą o tym, o czym pisać powinni, czyli o sprawach zagranicznych, dlaczego dziennikarze nie robią prawdziwego dziennikarstwa śledczego, tylko zajmują się już tym amatorzy, dlaczego nie piszą o sprawach, które są może nie tak podniecające dla samych dziennikarzy, ale użyteczne. Ano dlatego, że to się słabo ogląda, słabo klika, słabo czyta. Dziennikarze są coraz częściej zwalniani z redakcji, zamiast zatrudniani, nie są już szkoleni. I rzeczywiście, jak spojrzymy na ten rok, to myślę sobie, że do konkursu Grand Press przyjdzie w tym roku dużo mniej wartościowych niż w zeszłym roku materiałów. A już w ogóle boję się tego, kogo wybierzemy na dziennikarza roku, bo to będzie rzeczywiście trudny wybór. Dziennikarze nie powinni mieć tylu tabu, ile mają. Łatwiej im się kłócić między sobą, raczej łatwiej, gdy lewica naparza się z prawicą, a zwykłe ludzkie sprawy są schowane pod dywan. Bardzo mnie to niepokoi.